Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w tym roku w nietypowej formule, bo w formule online. Każda osoba, która jest zainteresowana tą tematyką przedsiębiorczości, czy to jest młody człowiek, który chce rozpocząć jakąś swoją działalność gospodarczą, czy to jest przedsiębiorca, który chciałby się przebranżowić albo chciałby się dowiedzieć coś więcej z tej tematyki, to może oczywiście uczestniczyć w tym Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, który będzie od poniedziałku do piątku. Będą prelekcje, prezentacje, wykłady na naszej stronie internetowej i na naszym profilu na Facebooku. Co między innymi zostało przygotowane? Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w wykładzie dotyczącym content marketingu, albo jak efektywnie zarządzać swoim czasem, albo czy biznes eko jest intratnym biznesem, albo dowiedzieć się również możemy coś na temat laboratorium, które działa na terenie naszego powiatu chrzanowskiego i też ma bardzo ciekawą ofertę i chcę o tej ofercie swojej opowiedzieć. Czy każdy może wziąć w nich udział? Każdy może wziąć udział, nie ma żadnej rejestracji. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową biblioteki albo na nasz profil na Facebooku i wszystkie materiały można sobie oglądać.